Skarszewy przygotowały nie lada gratkę dla wszystkich fanów sportów walki. W Skarszewskim Centrum Sportu odbyła się gala TFC Thunder Fighting Championship. Robimy to drugi raz w Skarszewach. Rok temu było świetne zainteresowanie, było masę kibiców, świetna atmosfera, wszystkim się podobało, więc wróciliśmy tutaj. Mamy 6 walk MMA oraz 3 walki bokserskie. Zawodnicy są z Tczewa, Słupska, Brodnica, czyli tam 200 km i przejeżdżają po 15-20 osób małymi busami. Tu jest bardzo dużo kibiców, którzy po prostu identyfikują się ze swoim zawodnikiem. Żyją tą walką i podczas walki też inaczej reagują, niż jak jest to zawodnik całkowicie im obcy. Sztuki walki to bardzo dobry sposób na spożytkowanie nadmiaru energii. Byłam bardzo agresywna, szukałam gdzieś właśnie jakiejś takiej dyscypliny, gdzie będę mogła się wyszaleć, spróbować czegoś nowego. No i pierw ja zaczęłam i później moja siostra się zaczęła tym interesować. Patrzyłam, że walczy, spodobało mi się to i tak jakoś zaczęliśmy razem chodzić. Fajnie, tak? Pokazać coś publiczności, że pomimo tego, że jesteśmy siostrami, możemy razem wspólnie zawalczyć i dać wiele emocji widzom i fanom boksu. Pozdrawiamy mieszkańców Skarszew, Tczewa, no i innych tutaj okolic. Droga do zwycięstwa nie jest jednak łatwa. Takie przygotowania są bardzo wymagające, trwają w moim przypadku gdzieś około 6 tygodni. Trzeba ciężko trenować sumiennie i być zdeterminowanym, wierzyć w siebie i wierzyć w wygraną. W tym sporcie podoba mi się to, że jest duża adrenalina, jest to sport indywidualny, także że muszę polegać na swoich umiejętnościach. Oczekuję na pewno tego, że razem damy dobrą walkę i będzie się podobała publiczności. Na razie jest spokój, determinacja, nastawienie na wygraną. Lubię ten sport, ponieważ jest nieprzewidywalny, wymagający. Potrzebna jest na pewno duża wytrzymałość, duża siła. Uwielbiam wszystkie płaszczyzny, tym bardziej, że zacząłem właśnie trenować MMA, nie trenowałem wcześniej innych sportów, także czuję się w każdej płaszczyźnie dobrze, chociaż lubię bardzo i interesuję się też brazylijskim jiu-jitsu. Licznie przybyli goście, głośno dopingowali swoich faworytów. 300 km przyjechaliśmy, żeby zobaczyć jego walkę. Wszystko na to wróży, że wygra, bo jest zawzięty i da radę. Jakub Godlewski! Tak jest! Bardzo fajne widowisko. Kibicujemy wszystkim, którzy trenują w MMA Team Tczew, no i jesteśmy tutaj razem z nimi. Będziemy kibicować każdemu po trochu, zobaczymy, który będzie najlepszy. Super, naprawdę bardzo fajna hala. Widać, że jest zadbane, że wszystko jest zorganizowane profesjonalnie, naprawdę bardzo fajnie. Obiekt jest znakomitym miejscem do organizacji wielkich widowisk. Tego typu wydarzenia cieszą się olbrzymią popularnością. To już drugie wydarzenie z serii walk MMA. Kolejne, jeśli chodzi o wydarzenia w Skarszewskim Centrum Sportu. Mieliśmy boks, mieliśmy koszykówkę na bardzo wysokim poziomie. I to jest wspaniała rzecz, która cieszy mieszkańców, cieszy również nas. Gościmy wiele osób z całej gminy, ale także z całego województwa, jeśli chodzi o zawodników, jeśli chodzi o gości. To daje nam wszystkim wielkie powody do satysfakcji. Przygotowujemy się do 700-lecia otrzymania praw miejskich. Cały przyszły rok na hali w Skarszewskim Centrum Sportu będzie obfitował w różnorakie wydarzenia. Już nie możemy się doczekać kolejnych imprez, które dostarczą nam tylu emocji, co gala TFC. Gratulujemy organizatorom i wszystkim występującym wojownikom. Życzymy wielkich sukcesów w dalszej karierze. Decyzją sędziów jednogłośnie zwycięża Jakub! Polecamy również zobaczyć. W Skarszewach podpisano umowę na dofinansowanie pomorskich jednostek OSP oraz seniorada w Skarszewskim Centrum Sportu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.